Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, obecni tutaj w kaplicy Matki Bożej i także ci, którzy łączycie się z nami poprzez media, bardzo serdecznie was witamy tutaj na Jasnej Górze, w domu naszej Matki, gdzie przychodzimy, aby spotkać się z Bogiem żywym i prawdziwym, spotkać się z Bogiem w Jego Słowie, w Najświętszej Eucharystii, a temu spotkaniu przewodzi i nam pomaga niewątpliwie Maryja, którą czcimy w tym jasnogórskim wizerunku. Pierwsze słowa dzisiejszej modlitwy kolekty mówią nam, przypominają i uświadamiają, że bez Boga nic nie jest mocne, ani nic nie jest święte. Przypominamy sobie tą prawdę, że potrzebujemy Jego samego, Jego miłości, potrzebujemy Go doświadczać w swoim życiu. Niech więc ta nasza wspólna modlitwa, obecność w tym świętym miejscu, przyjęcie Eucharystii, słuchanie Słowa Bożego przemienia nasze życie i pozwala nam wracać do naszych domów, do naszej codzienności już jako inni, przemienieni ludzie. Niewątpliwie też ten proces przemiany dokonywał się w tych, którzy zmierzali ku Jasnej Górze w pieszych pielgrzymkach. I tutaj bardzo pragnę powitać i pozdrowić tych, którzy uczestniczyli w 37. pielgrzymce pieszej z Tychów, z dwóch dekanatów, Tychy Stare i Tychy Nowe. Przez kilka dni uczestniczyliście w tych rekolekcjach w drodze. Towarzyszyli wam ksiądz Janusz, ksiądz Paweł i ksiądz Mariusz. Nieśliście swoje też intencje i sprawy. Niech ten czas spędzony przy Maryi będzie dla was i ukojeniem, i umocnieniem. Tej Eucharystii przewodniczy ksiądz Janusz Lasok, który modli się w intencji wszystkich pielgrzymów z Tychów i tych pieszych, i tych, którzy wam towarzyszyli w sposób duchowy. Są z nami także pielgrzymi z Imielna, z diecezji katowickiej, z diecezji katowickiej, którzy też pieszo przybyli do nas z księdzem Mariuszem. Was też serdecznie witamy i zawierzamy i was, i wasze intencje. Serdecznie też witam pielgrzymów ze Szczepanowa i okolic Szczepanowa z diecezji tarnowskiej. A intencje tej Eucharystii są następujące. Ksiądz Mariusz modli się za zmarłego, świętej pamięci Jana Gicela, pierwszą rocznicę śmierci z prośbą o życie wieczne. Ksiądz Sławomir modli się prosząc o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Jolanty i Kazimierza Mentel oraz Arkadiusza i Mariusza z rodzinami.
Ja modlę się w intencji dziękczyno-błagalnej w 30. rocznicę urodzin Hanny, prosząc dla niej o potrzebne łaski. Ojciec Nikodem modli się w intencji dziękczyno-błagalnej, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie w 99. rocznicę urodzin Henryka i Dzika. Ojciec Rafał poleca Bożemu miłosierdziu świętej pamięci Annę Koc z rodziny zmarłych z rodziny Koców i Olczykowskich. Ojciec Zbigniew modli się w intencji dziękczynnej za powołanie siostry Kazimiery Oleksy. W tą Eucharystię włączamy także intencję, prosząc o szczęśliwy przebieg operacji dla babci Anieli. Włączamy także te wszystkie nasze osobiste intencje, z jakimi dzisiaj przychodzimy. I też chcemy dzisiaj pamiętać nie tylko o kierowcach, którzy przeżywają dzień swego patronalnego święta, ale także chcemy pamiętać o wszystkich dziadkach, babciach, osobach starszych. Niech to będzie też nasza odpowiedź na tą prośbę papieża Franciszka, który ustanowił dzisiejszy dzień dniem pamięci, modlitwy i wsparcia dla osób starszych i naszych dziadków. Prosimy o przewodniczenie tej Eucharystii. Świadomi naszych grzechów, zaniedbań w czynieniu dobra, zróbmy przez chwilę krótki rachunek sumienia i za grzechy Boga przepraszajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który płacisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który płacisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, Panem świętym, Panem Boga za Panem. Módlmy się.
Boże, obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu Elizeuszowi chleb z pierwocin, 20 chlebów jęczmiennych i świeże zboże w worku. On zaś rozkazał: podaj ludziom i niechaj jedzą. Lecz sługa jego odrzekł: jakże to rozdzielę między 100 ludzi? A on odpowiedział: podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: nasycą się i pozostawią resztki. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki, według słowa Pańskiego. Oto słowo Boże. Otwierasz rękę, karmisz nas dosyta. Otwierasz rękę, karmisz nas dosyta. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła. I niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa. I niech głoszą Twoją potęgę. Otwierasz rękę, karmisz nas dosyta. Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, a Ty ich karmisz we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i karmisz dosyta wszystko, co żyje. Otwierasz rękę, karmisz nas dosyta. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Otwierasz rękę, czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjana. Bracia, zachęcam was, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch,
bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając Go na próbę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy, usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie. Steve Jobs był jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Całe jego życie pochłaniała praca. Słynął w branży komórkowej, w branży komputerowej, znany na całym świecie. Wszystko się zmieniło, gdy przyszedł 49. rok życia. Rozpoznano wtedy u niego, że ma raka trzustki. Ostatnie lata były przeniknięte cierpieniem, później już był osobą leżącą, zmagającą się z cierpieniem właśnie jako chory leżący w swoim łóżku. Gdy przyszły te wydarzenia cierpienia, sam powiedział, że zrozumiał, że to życie jest największym darem. Zrozumiał, że to relacje z bliskimi mają tak wielką wartość. Też sam mówił, że
Każdy człowiek ma w sobie miłość, którą otrzymuje od Pana Boga. A do czego ja dzisiaj dążę? Co jest najważniejszym tematem mojego życia? Czym się karmię w codzienności? Dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam, co jest najważniejsze. Pokazuje nam, kto potrafi zaspokoić nasze pragnienia do samego końca. Kto nasyca. I tak w pierwszym czytaniu z drugiej Księgi Królewskiej widzimy to spotkanie z Bożym mężem Elizeuszem i tym, który jako posłaniec przynosi chleby, by nakarmić rzeszę. Elizeusz mówi, rozdawaj. Ale jak? Nie wystarczy. Rozdawaj. Pan powiedział, że nasyci. I podobnie, moi drodzy, Ewangelia, Jezus, który karmi dzisiaj rzeszę na pustkowiu. 5000 mężczyzn nakarmił ich dosyta. I jeszcze zebrali 12 koszów ułomków pozostałości. Co dzisiaj jest tematem mojego życia? Do czego dążę? Co mnie może nasycić? Niech to dzisiejsze spotkanie z Jezusem Eucharystycznym da nam jednoznaczną odpowiedź, że to Pan Bóg nasyca do końca. Dzisiaj, moi drodzy, gromadzimy się tutaj u Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski. Prośmy ją, by dopomagała nam każdego dnia, by wypraszała nam tę łaskę wielkiego pragnienia Pana Boga, bo jak widzimy, tylko On, jako nieskończony Bóg, potrafi nasycić nas do końca. Pozwólcie, że to dzisiejsze rozważanie zakończę fragmentem piosenki, którą jako pielgrzymi śpiewaliśmy wiele razy, idąc właśnie do Matki, niosąc te wszystkie nasze sprawy, nasze pragnienia tu do tej, która jest naszą najlepszą mamą. Prowadź nas, Matko, przez ziemski trud, przez życie pełne tajemnych złud, ku szczytom szczęścia, co wiecznie trwa. Prowadź, choć czasem popłynie łza. Prowadź nas, Matko, wśród życia burz, wśród fal spokojnych i blasku złóż. Coraz to wyżej, gdzie mieszka Bóg. Prowadź, bo tyle błędnych jest dróg. Prowadź nas, Matko, na trudy dnia, na ciężką pracę, co ciągle trwa, aż odezwie się ostatni dzwon. Prowadź nas wtedy przed Boga tron. Amen. No Boże Słowo odpowiedzmy wyznaniem wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, rodzony, niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i ukrzyżowany. Zmartwychwstał, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Zgromadzeni w Dniu Pańskim jako wspólnota zmierzająca do chwały nieba, wołajmy do Jezusa Zmartwychwstałego za wstawiennictwem Matki Najświętszej, za wstawiennictwem świętych Jakuba i Krzysztofa, Anny i Joachima. Prowadź swój Kościół pielgrzymujący na ziemi do szczęścia niebieskiego, aby mógł złączyć się z Tobą na wieki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prowadź rządzących państwami do podejmowania właściwych decyzji, aby podlegli ich władzy byli bezpieczni i zachowali swoją ludzką godność. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prowadź ciężko pracujących przy zbiorach, aby zostali sprawiedliwie wynagrodzeni za swój wysiłek i mogli odnowić swoje siły duchowe i fizyczne. Ciebie prosimy. Prowadź kierowców i podróżujących na ich drogach. Obdarz roztropnością i wyobraźnią, aby bezpiecznie osiągali cele swoich wypraw. Ciebie prosimy. Prowadź zmarłych, aby przebywszy ziemską drogę życia, mogli wejść do Twojego niebieskiego domu. Ciebie prosimy. Prowadź nas, modlących się do Ciebie, który jesteś naszą drogą, prawdą i życiem, abyśmy w ten sposób zjednoczyli się z Tobą. Ciebie prosimy. Panie Jezu, oddajemy nas, nasz los w Twoje ręce. Ufamy, że wysłuchasz naszych próśb przez pośrednictwo naszych świętych, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się robi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączy złote ziarno, pasterzu zgromadź w jednej swej owczarni zabłąkane owce, które giną. W jeden kościół zwierz na nowo i przekarni, byśmy jedną stali się rodziną. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie.
Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny to jest sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i miłosierny Boże, poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich
i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywałem i pijemy z tego kielicha, prosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując tego przyjścia. Amen. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Krzysztofem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu
i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Prosimy zrobić przejście. Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni zabłąkane owce, które giną. W jeden kościół zbierz moich czarni. Niechaj zjednoczenia cud się stanie.
jak ten chleb, co złożył złote ziarna. Panie, miłość złączy nas od pierwiastka. Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną, nucąc pieśń. Ty jesteś Bogiem z dar Twojego chleba, dobry Boże nasz. Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas. Ty jesteś Bogiem wierny. To Twoje miłowanie dało wolność nam. Chwalimy święte imię Boga, jak uczyłeś nas. Ty jesteś Bogiem wiernym. Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak. Tyś nam idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.
Módlmy się. Panie nasz Boże, przyjęliśmy najświętszy sakrament, wieczną pamiątkę męki Twojego Syna. Spraw, aby ten dar Jego niewysłowionej miłości przyczynił się do naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przypominam pielgrzymom z Tychów o 11:30 wyjazd autokaru. Bóg zapłać wszystkim za wspólnotę eucharystyczną. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Stop.